Sponsorem programu jest PKO Bank Polski. Na program zaprosił sponsor PZU. Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot. Naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Programowej Gazety Bankowej, a także była prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, zaczniemy od takiego tematu bardzo aktualnego. Wszyscy rozmawiają dzisiaj o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt już się pojawił. Mówi się o nim bardzo dużo. Jest to jeden z głównych elementów rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pracownicze plany kapitałowe to taki rodzaj emerytury, nasz sposób inwestowania w przyszłość. Pojawiły się już opinie na temat tego projektu. Są bardzo różne, dyskusja trwa. Są również niezbyt pochlebne opinie o projekcie. Wypowiedział się już NBP, KNF, a także wczoraj minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jaka jest pani opinia o tym projekcie, o pracowniczych planach kapitałowych? Zacznę od tego, że trzeba coś zrobić z naszymi przyszłymi emeryturami. Jeśli nic nie zostanie zrobione, to nasze przyszłe emerytury będą stanowiły niewielki odsetek naszych dzisiejszych dochodów i będzie powszechne niezadowolenie. Można powiedzieć, że nawet grozi nam pewien bunt społeczny. W związku z powyższym, że próbuje się coś zrobić, oceniam bardzo pozytywnie, bo trzeba jakiś program przewidzieć, trzeba umotywować Polaków, żeby chcieli oszczędzać także na swoją emeryturę, chcieli oszczędzać długoterminowo. Natomiast jeśli chodzi o sam projekt, to ja mam przede wszystkim jedną wątpliwość związaną z tym projektem, że przede wszystkim on promuje rynek finansowy, a mówiąc wprost fundusze inwestycyjne, bo tam mają być kierowane te środki, które będą pozyskane w ramach tego programu. To z punktu widzenia rynku kapitałowego, z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych, można powiedzieć, że bardzo dobrze. Natomiast powiedzmy sobie, że z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne wiąże się określone ryzyko, często niemałe ryzyko. I w tym projekcie dotychczas brak jest w pewnym sensie takich bezpieczników, takich limitów, czy po prostu strategii inwestycyjnej, w co te środki powinny być inwestowane. A tutaj na pewno potrzebna jest dywersyfikacja. To znaczy, mówiąc tak bardzo potocznie, nie wszystkie jajka do jednego koszyka. Czyli ja widzę pewne ryzyko związane z inwestowaniem tych środków w fundusze inwestycyjne. No z tym, że fundusze inwestycyjne mają pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na rynku kapitałowym, no są stworzone do tego. Ale jeżeli nie fundusze inwestycyjne, no to co? Gdzie jeszcze, jak pani profesor to widzi, gdzie jeszcze te środki mogły być kierowane? W jaki sposób mogą być inwestowane? Środki oczywiście przyszłych emerytów. Fundusze inwestycyjne z pewnością mają doświadczenie, ale to doświadczenie jest różne. Raz zarabiały, innym razem traciły. I przecież pamiętamy, że nie tak dawno Polacy, którzy swego czasu zachłysnęli się inwestycjami w fundusze inwestycyjne, później nie byli już tak zadowoleni, dlatego że stracili na tych inwestycjach. I to jest taka pewna cykliczność. Ja myślę, że bardzo ciekawy jest rynek nieruchomości z punktu widzenia także inwestowania swoich pieniędzy na cele emerytalne. Bardzo wiele mówi się o rynku nieruchomości, że on też jest związany z ryzykiem, że ceny na rynku nieruchomości są zmienne. Niemniej jednak wydaje mi się, że rynek nieruchomości jest rynkiem bezpieczniejszym niż na przykład rynek funduszy inwestycyjnych. Ktoś powie, że na rynku nieruchomości przede wszystkim jest kapitał zagraniczny, ale dlaczego nie zacząć promować na przykład kapitału polskiego, który będzie, rozpocznie inwestycje na tym rynku? Dlaczego na przykład nie zastanowić się nad tym, żeby wprowadzić dla tego rynku polskiego kwestii REIT-ów,
czyli spółek wynajmu nieruchomości, zwolnić część z podatku i nakazać, mówiąc wprost, wypłaty bardzo wysokich dywidend, z czego mogliby korzystać przyszli emeryci. Takie rozwiązania są już w innych krajach stosowane. Natomiast bardzo bym przestrzegała przed tym, żeby nie były to inwestycje właśnie zbyt ryzykowne z punktu widzenia naszych przyszłych emerytur i na pewno chociażby, żeby nie były to kryptowaluty. Do kryptowalut jeszcze wrócimy, jeżeli czas nam pozwoli. Natomiast no, rynek nieruchomości też nie jest rynkiem jednorodnym, bo jest rynek nieruchomości komercyjnych, jest rynek nieruchomości mieszkaniowych. Fundusze też różnie inwestują, bo mogą inwestować oczywiście na rynku akcji, ale mogą też na o wiele bardziej bezpiecznym rynku obligacji. Więc czy jak pani profesor sądzi, te narzędzia, czy te kierunki inwestycyjne mogą się w jakiś sposób uzupełniać? Czy nie wiem, przyszły emeryt powinien mieć możliwości wyboru, że woli nie wiem, wybrać fundusz inwestycyjny, woli wybrać rynek nieruchomości? Czy dać tutaj pewną dowolność, jak pani to by widziała, czy jednak ograniczyć ten rynek tylko do pewnych instrumentów? Ja myślę, że właśnie głównym problemem jest to, że na dzień dzisiejszy te fundusze inwestycyjne mają pełną w zasadzie swobodę. Nie ma pewnych ograniczeń, żeby rozrzucić to ryzyko w inwestycje, nazwijmy to bardziej ryzykowne, które mogą przynieść wyższą stopę zwrotu, ale także uzupełnić je o bardziej bezpieczne instrumenty. Czy Polacy powinni mieć wybór? Wydaje mi się, że tak, że powinni mieć wybór, jaką strategię inwestycyjną chcą przyjąć, ale także jestem przekonana, że potrzebna jest bardzo szeroka akcja informacyjna, edukacyjna, żeby Polacy mogli podejmować te decyzje świadomie. W programie PPK jest jeden bardzo ważny element, mianowicie on ma mieć bardzo duże znaczenie dla rynku kapitałowego, ale jednocześnie dla wspierania pewnego rodzaju inwestycji. Inwestycji przede wszystkim w innowacje, czyli w nowe, ciekawe, ważne dla gospodarki, interesujące przedsięwzięcia. Jak pani sądzi, zostańmy na razie przy tym projekcie, który mamy jakby na stole. Czy niepotrzebne byłyby tutaj jakieś mechanizmy, instrumenty wskazujące, że takiej pełnej dowolności inwestycyjnej fundusze nie powinny mieć, że rzeczywiście one powinny inwestować no, w rynki? Chyba to jest dosyć trudne do połączenia, jednocześnie i bezpieczne, ale jednocześnie innowacyjne, ważne dla gospodarki. Czy tutaj jakieś wskazówki nie powinny się znaleźć, jak pani sądzi? Ja myślę, że innowacje są nam bardzo potrzebne, startupy są nam bardzo potrzebne, myśl technologiczna jest nam potrzebna, powinniśmy to promować, ale też sobie powiedzmy otwarcie, że z tą problematyką jest związane ryzyko i często to ryzyko jest wysokie. Nie każdy startup odniesie sukces, nie każda innowacja zostanie wdrożona. Dlatego ja cały czas podkreślam, że to może być tylko ewentualnie jeden z elementów takiej drogi inwestycyjnej dla tych funduszy. Natomiast jestem przekonana, że na pewno te wszystkie środki nie powinny być przeznaczone tylko i wyłącznie właśnie na promowanie innowacji czy na promowanie startupów, bo byłoby to zbyt wysokie ryzyko z punktu widzenia przyszłych emerytur, z punktu widzenia przyszłych naszych emerytów. No zresztą pisze pani o tym w felietonie, który ukaże się w najbliższym numerze Gazety Bankowej. Tam pada takie stwierdzenie, żeby nie, akurat właśnie w związku z PPK, żeby nie wszystkie jajka wkładać do jednego koszyka, czyli to jest ta dywersyfikacja, o której pani mówi. Ale jednocześnie chyba ważna jest, o czym też pani profesor wspomniała, edukacja, prawda? Bo przed Polakami pojawi się możliwość poznania czy inwestowania na nowym rynku, tym rynku kapitałowym. Wiedza o tym rynku chyba nie jest duża. Jak pani widzi potrzebę edukacji, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, no i taką, no i całe społeczeństwo? No bo jeżeli program emerytalny ma dotyczyć co najmniej 10-11 milionów obywateli, no to jest jednak pewne zjawisko masowe.
wiedza finansowa Polaków zdecydowanie poprawiła się i cały czas jest coraz większa, ale można powiedzieć, że nigdy dość edukacji. I zwłaszcza a propos rynku kapitałowego, ta edukacja jest potrzebna. Ja myślę, że edukacja powinna być szeroka, informacje powinny być podawane w prosty sposób, a jednocześnie rzetelny. I trzeba też wprost Polakom powiedzieć, że jak nic nie zostanie zrobione w zakresie naszych emerytur, to te emerytury przyszłe nie pozwolą nam na godziwe życie. I ten problem narastał latami. To nie jest tak, że coś się wydarzyło wczoraj i da się też szybko to rozwiązać. W związku z powyższym, po pierwsze, uświadomić Polakom trzeba, że trzeba oszczędzać długoterminowo, a jednym z elementów oszczędzania długoterminowego jest oszczędzanie na emerytury. Czyli edukacja tak, ale jednocześnie edukacja nie tylko o tym, czym jest rynek kapitałowy, ale przede wszystkim informowanie o tym, że jednak musimy przygotowywać się do tego, że w przyszłości będziemy emerytami i oszczędzanie długoterminowe jest konieczne. Z tym jest problem, ale to jest nie tylko problem Polski, to wiele społeczeństw ma tego typu kłopot, żeby odkładać pieniądze na przyszłość. Jeszcze tak wracając do edukacji, jest jedno zjawisko, o którym też się ostatnio często mówi, są to kryptowaluty. Parę dni temu na SGH odbyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat kryptowalut. Zresztą my też poświęciliśmy kryptowalutom cały poprzedni numer Gazety Bankowej. Jak pani sądzi, jak ważna jest edukacja właśnie w przypadku kryptowalut? Bo to jest pewien taki element, no coś bardzo interesującego, pociągającego i przynoszącego potencjalnie wysokie zyski. Ja myślę, że edukacja tutaj jest bardzo ważna i przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że kryptowaluty i inwestowanie w te kryptowaluty obarczone jest bardzo wysokim ryzykiem, chociażby ryzykiem zmienności kursu. To, co się wydarzyło w czarny czwartek 15 stycznia 2015 roku, kiedy poszybował w górę kurs franka, to można powiedzieć, że żadna zmienność w stosunku do tego, jaka zmienność towarzyszy na rynku kryptowalut. A ponadto kryptowaluty w tej chwili to jest taki produkt, za którym nikt konkretnie nie stoi, który można powiedzieć, że nie jest wprost nadzorowany. W związku z powyższym, jeśli ktoś chce w ogóle inwestować w kryptowaluty, to niech robi to świadomie i niech będzie świadomy tego, że podejmuje bardzo wysokie ryzyko, że może zarobić, ale może także bardzo dużo stracić. Czyli inwestujmy rozsądnie. Dziękuję pani profesor, dziękuję bardzo za wizytę w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem była pani profesor Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, członek Rady Programowej Gazety Bankowej. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. Na program zaprosił sponsor PZU.